Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy tofucznicę. Ostatnio przygotowaliśmy jajka po turecku, menemen, a teraz czas na jajka bez jajek, czyli tofucznicę, jajecznicę na bazie tofu. Przygotujemy ją z takim sekretnym składnikiem, że będzie smakować nawet osobom, które nie przepadają za tofu. Krok pierwszy to jest odpowiednie tofu. Wybieramy tofu twarde, nie wybieramy tofu tak zwanego silken. To jest tofu w takich opakowaniach podobnych jak serfeta. Ono jest takie galaretowate, ma konsystencję miękkiego serka, ono się nie nadaje, znaczy takiego serka śniadania. To musi być takie twardsze tofu, takie bardziej mięsiste, które będziemy musieli też delikatnie odsączyć. Najlepiej do tego nadaje się czajnik, tylko nie gorący. Na czymś musimy na chwileczkę położyć, żeby delikatnie nam ta woda z tofu wyszła i dzięki temu tofu nie będzie takie bardzo wodniste. I sekretnym składnikiem naszego tofu jest nasz sos. Dzięki temu tofucznica będzie taka bardzo jajeczna. Jeżeli chodzi o składniki, które tak naprawdę trzeba dodać, to jest ćwierć łyżeczki kurkumy. To jest bardzo ważny składnik. Kala namak, sól czarna, to jest też pół łyżeczki, której nie możecie pominąć. Ja daję też troszeczkę czosnku, pół łyżeczki i troszeczkę chili. To są takie opcjonalne składniki. Mi bardzo smakuje, ale nie musicie ich dodawać. A tofucznica będzie smakować bardzo dobrze dzięki płatkom drożdżowym. To są nasze płatki drożdżowe, które znajdziecie w sklepach Rossmann. I dajemy dwie takie solidne łyżki płatków drożdżowych. Do tego solidna łyżka tahiny. Naszą tahinę też znajdziecie w Rossmannie. Tak wygląda z bliska. I tajemny składnik, mleko owsiane. Około 100 ml. Ok, wszystko mamy gotowe. To sobie mieszamy. Powstaje nam taki sosik. Zaczyna pachnieć jajami przez sól kala namak. Ja nie lubię tego zapachu, ale on w tofu nam zginie i będzie wszystko w porządku. Ok, tofu nam się delikatnie odcisnęło. Tu jak widzicie woda się wylała. I to tofu sobie delikatnie rozdrobnimy na takie większe kawałki. To jest to tofu, takie jak taka bryndza, taki twardy ser. Tofu rozdrobnione, sos gotowy, przechodzimy do pieczenia. A przy okazji mam dla Was jeszcze rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach Wasze ulubione przepisy z tofu, do czego lubicie używać tofu, a ja wybiorę 3 osoby, które otrzymają ode mnie w prezencie taki słoiczek naszej tahini. Szczegóły będą w opisie filmu. Nagrzewamy patelnię, ja sobie zrobię tofucznicę na oliwie. Mam nadzieję, że mi się uda, bo tu jest dosłownie resztka na ostatnią tofucznicę. O, chyba będzie dobrze. Oliwa się skończyła, nie wiedziałem. Wrzucamy tofu i chwileczkę je podsmażamy. Przy okazji możemy je jeszcze bardziej rozdrobnić. Ja lubię tofucznicę, jak jest mocno rozdrobniona. Tofucznica się robi taka żółta, w pewnych miejscach widać, że jest taka podsmażona. To znaczy, że już możemy dodawać nasz sekretny sos. I jeszcze raz mieszamy. Tofucznica gotowa. Taka tofucznica to jest porcja dla dwóch osób. Możecie ją robić tak samo z ulubionymi dodatkami. Jeżeli lubicie na przykład jajecznicę z grzybami, z jakimiś kurkami, czy z cebulką, jak najbardziej możecie tutaj dodać również Wasze ulubione dodatki. Ja lubię akurat z chlebem, klasycznie. A jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów.
i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!